Witam serdecznie na kanale. Jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek z Arka na zaginionym świecie, na tym serwerze PvE. Trochę się pozmieniało już. Zbudowałem już sobie tą bazę tam w tamtym miejscu. Pokażę Wam, co wszystko i jak wyszło. Przyleciałem sobie właśnie, żeby oswoić kilka żuczków, bo będę stawiał właśnie teraz też greenhouse na roślinki. To dzisiaj mam w planie zrobić sobie, żeby już zaczęły rosnąć. I teraz sobie oswoję żuczki właśnie, żeby mi robiły już nawóz powoli. I myślę, że dzisiaj też będę chciał polecieć sobie nawiwki. Zobaczymy, czy mi się uda jakieś jajko fajne ogarnąć. Jest event, może uda się zdobyć kolorowe. Co się zmieniło w bazie? Jak pokażę, jak wrócę, polecę z powrotem, to wam pokażę. Ale tak, zwiększyłem sobie na przykład miejsce. Zrobiłem kamienną bazę w tym momencie. Postawiłem kilka nowych rzeczy. Już stoi fabrykator, stoi lodówka, stoi generator. I no, powoli już to rośnie wszystko. Oswoiłem też kilka dinków. Oswoiłem bobra, oswoiłem, nie wiem czy argenta, nie pamiętam czy wam pokazywałem, chyba nie, ale argenta właśnie oswoiłem. Mamy ankylo, doedicurusa, wszystkie takie podstawowe dinozaury do farmienia właśnie materiałów na budowę bazy. I wszystkie te materiały teraz będę sobie właśnie farmił i będę dzisiaj budował dalej. Tak jak mówię, najpierw greenhouse, później myślę, że będę dalej ogrodzenie jakieś robił, bo behemocia brama już jedna stoi. I mniej więcej powiem wam, jak będzie wyglądała moja baza. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak sądzę, że tak będzie wyglądała, bo tak będę chciał zrobić. I mamy żuczka. I myślę, że to tak właśnie będzie wyglądało, ale polecimy szukać dalej żuczka kolejnego i będę wam opowiadał dalej. Na pewno w tym momencie będę potrzebował co do oswajania. No to tak, po pierwsze te żuczki w tym momencie tutaj. Po drugie, będę chciał oswoić też jakiegoś ślimaka albo Z2, żeby już zaczęły zbierać cement, żebym nie musiał latać cały czas po niego. Będę chciał też oswoić sobie, który tu masz poziom żuczku, 187. No i ty mnie interesujesz w sumie. Też chcę znaleźć właśnie jakieś wysokopoziomowe te 201 mamut, ale on zginie. Przed chwilą modliszki widziałem 201. Teraz zmniejszone obrażenia poprzez tego. Dobra, pozbądźmy się kłopotu. Zacznę oswajać żuczka. I dalej będę wam opowiadał. Co tam było jeszcze? Jeszcze dwa hity. Jeszcze jeden. Dobra. Nie widzę, żeby tu w pobliżu coś było. No i dobra. Jestem raczej bezpieczny, że oswoję drugiego żuczka. I tak, no to tak jak mówię, achityny będę chciał jeszcze na pewno oswoić w następnej kolejności. Po żuczkach. Później będę chciał. Na pewno już muszę złapać powoli jakiegoś reksa, żeby mi zaczęły składać jajka. Żebym mógł robić kibelsę do oswajania. A ten pierwszy interwał na żuczkach jest masakryczny. To może ja polecę. Poszukam jeszcze obok jakiegoś, może znajdę kolejnego. Żeby tu nie czekać. Pająk będzie chciał do mnie strzelać. No, wiwkę też potrzebuję na pewno. Już myślałem o tym ostatnio, żeby polecieć, ale tutaj mówię co, polecę po jajko. Nie mam do wykluwania nic przygotowanego, nie mam. Później o mleko też byłoby ciężko. Także na razie nie myślałem nic z wiwkami jeszcze chyba robić. Tak jak mówię, chyba na początek właśnie zrobię to co powiedziałem, czyli teraz te żuczki, później aha, tinka. I prawdopodobnie będę szukał jakiegoś fajnego Rexa. Widziałem tam 194 chodziła niedaleko. I chciałbym w końcu złapać, polecieć po jakieś zrzuty z tego Raptor od Raptor Klausa.
Ponieważ słyszałem, że lecą tam fajne kusze albo schematy na kusze, to już mi jest obojętne, bo sobie mogę pofarmić materiał. Ale żeby dostać taką fajną, żeby można było szybciej oswajać, to by mnie bardzo zadowoliło. No i jak na razie muszę poszukać żuczka, bo nie widzę nigdzie. Jest, tutaj jest żuczek. Który ty masz żuczku? Boże, nowe dwa żuczki, 134 i 80. Takie 150 chciałem co najmniej, żeby im waga rosła po levelu więcej. Przelecę jeszcze kawałek może. Tutaj jest. Jest wiwerna. Dobra, do wiwerny nie chcę iść, bo spotkanie z wiwerną dla mnie równa się śmierć. Tam też są wiwerny. Tak pomiędzy nimi nie ma tu gdzieś żuczków jakichś fajnych. Tam coś chodzi, chyba pająk. Gdzie my tu mamy żuczki jakieś wysokopoziomowe? Tarówka zleciała na dół. Jeszcze mógłbym chyba tam po plaży się przelecieć, ale nie wiem, jestem pewny, czy tam są i nie chcę tracić też czasu za bardzo. Także przelecę jeszcze tu kawałek, gdzie wiem, że czasami się pojawiały. Jak na przykład tutaj, tylko to jest 60 poziom. Ej, wulkan zaczął teraz eksplodować, kiedy ja tu jestem. To też fajnie. Naprawdę fajnie. Żuczek 67. No to mnie też jakoś nie zadowala za bardzo. No jestem na niebezpiecznym terenie. Tu już też wiwka lata. A to wybucha. Czyli to pewnie zadaje obrażenia. Słyszałem, że zadaje obrażenia, ale nigdy nie dostałem tym meteorem i nie chciałbym chyba w sumie dostać. Nie chciałbym się przekonywać. Tutaj wiwka lata. Mogę teraz tylko nie podlecieć do nich za bardzo. Wrócić do tamtego żuczka. Będę miał dwa wysokopoziomowe. Na początek może mi wystarczy. Jeszcze może coś być. Sto trzynaste. Dobra, na razie wrócimy do tamtego. Oswoimy go do końca. Już interwał mu powinien zejść w tym momencie. Mówię, tak sądzę. Z tominki mi brakło. Sorożec na low HP. Sobie go zjemy, żeby mieć mięsko. I troszkę expa. Właśnie, też nie powiedziałem. Wbiłem już 76 poziom. Muszę dobić jeszcze kilka poziomów, żeby zacząć latać na zrzuty na tą. No, na pustynię. Tam zrzuty są bodajże od 80 poziomu, o ile się nie mylę. I teraz na krafcie bardzo dużo właśnie nadewelowałem. Lewa sobie nawet już tu nie. Bardzo dużo nadewelowałem sobie kraftując.
Ale zobaczycie, bo jest dużo zrobione, naprawdę. Mam nadzieję, że nie przyleci mi tu żaden meteor. Meteor, w sumie to gruz z wulkanu. To takie spadające to jak meteor. Jest ready? O. On ma cały czas ready, a nie chce jeść. Poczekaj, aż schudnieje. Tak. Teraz już szybko pójdzie. Mówię, no najgorszy jest ten moment na początku. Ten pierwszy interwał, on musi zgłodnieć i dopiero chce jeść tak jak teraz cały czas. Będziemy mieć dwa żuczki, to mi się podoba. Ciekawe, czy mi starczy w ogóle tego. Ty nie zrobiłaś? Zrobiłaś, to dobrze. Jeszcze chyba dwa. Tak, to miałbym w sumie w sam raz, jakby mnie ten... na dwa żuczki miałbym w sam raz. No nie odchodź tak daleko, bo tam widziałem modliszkę wcześniej. Ja cię tu karmię, a ty idziesz. No i jest ta modliszka tutaj. Stary, no nie idź tam, proszę cię, stój. Czekaj. Dobra. Tam idziemy. Dobra, kapsułka, chowamy żuczka. Chowamy sobie żuczka. Nie wiem, wracając jeszcze tutaj zerknę, może się coś zrespiło. To jest żuczek 120. Ale nie. Za niski poziom. Okej, tu umierają dinki. Wchodzą do lewy i umierają. Nie, no spoko. Tam jest jeszcze żuczek jakiś. 194. No i to jest trzeci żuczek, którego bym chciał oswoić. Tylko teraz będę miał problem. Ponieważ nie mam. Ponieważ nie mam tego. Na Discordzie muszę się zmutować, bo się odmutowywałem. Dobra. Jest gotów. Muszę się z czymś pobić chyba, coś zjeść. Nie mogę zebrać tego. No to jest problem mały. Ponieważ ile on będzie chciał tego? Średnie 8? No wydaje mi się, że więcej mu dawałem. Chociaż może i 8. Dobra, udało się. Mamy kolejne. Dobra, ile ja mam? Mam tak. Mam 3 tylko. Dobra, rozwalmy właśnie tutaj tą antropę. Guerę i rozwalmy jeszcze tego Mantisa. To automatycznie mi... Znaczy mój linek zgodnie, bo się będzie musiał wyleczyć dzięki temu. Także narobię więcej kubki. Wyleczymy z tego mięsa, ale dobrze, teraz ją dobijemy. Dobra, mamy kolejne. I mamy znowu kolejne. I mamy jeszcze jedną. Jest jeszcze jedna, nice. Dobra, już nie jest gotowa. Ale mam 2, 4, 6, mam 7. Dobra, to mi na początek starczy. Przynajmniej dam mu jedno, żeby już zaczął jeść. Proszę cię, tylko nie iść do lewy, ziom.
tu jest jeszcze 1,73. No ja cię proszę, nie idź prawie. 13,3%. Tak, 16, 29, nie inaczej, 16, 26, 39, 42, 55, 68, 81. No, 9 będę chyba nawet potrzebował. Chyba, że te 0 trójki mi tam dobiją. Tak mniej więcej. Dobra, no masz jedzonko, żeby zjeść. Teraz będzie trzeba poczekać, aż on zgłodnieje. Dobra, to w takim razie zrobię sobie małe cięcie. Robimy małe cięcie. No i jak Żuczka oswoje, wrócę do bazy, to nagram wam dalszą część tego odcinka i pokażę, co tam się pozmieniało, gdzie teraz jest baza, bo tak jak w sumie chyba mówiłem na tamtym odcinku, że na takich kamieniach się tam będę dalej budował, to zobaczycie, jak to wygląda. No i chyba tyle. Także do usłyszenia za chwilę. Dobra, dolatuję już do bazy. Tu jest moja kloteczka, tu Argentę usypiałem. To wam też pomyślałem, że pokażę w tym miejscu. A baza jest tam na tamtych kamieniach. Także niedaleko bazy mam klatkę na Argenty. Po metal też mam wszystko tutaj spoko, mogę sobie latać. Kryształ na zimie zdobywam w sumie. Ropę też w sumie na zimie, bo kiwony są postawione. Także takie wszystkie podstawowe materiały to mam. No drzewa od zawalenia, kamieni od zawalenia. Także baza będzie powstawała. Już widać behemota. Tu będzie baza, w tym miejscu dokładnie. Na razie to jest tylko o tak postawione, żeby było. Jest mniej więcej obudowane na tych kamieniach, żeby można było w miarę prosto chodzić. No i jest klatka, zrobiłem sobie 6x6 na razie, taką małą. Ustawiłem sobie, a no i dinki, zaczynając od Triceratopsa, który był bobra eventowego, złapałem, był maksymalny poziom 201. Dwie pterki są, ale chyba już je widzieliście. Chociaż nie, bo skończył się odcinek na oswajaniu pterki jednej. I ta pierwsza pterka w sumie, oto ona mi nie przeżyła, a żyją teraz dwie kolejne pterki na wyższych poziomach. Doedicurus, ładny, eventowy, kolorowy, czerwony. Ankyluś, też oswojony. No, Argenta, którego widzieliście, na którym latałem. I teraz tak. Dwa dinki, które dostaliśmy eventowo od administratorów serwera, można to tak chyba nazwać. Prezent na nowy rok po prostu. Bloodstalker. Można się pobawić. Tylko czy muszę wyjść na zewnątrz. Można się bawić, można skakać i tak dalej. Także jest zabaweczka. Wskoczyli na górę. Dobra, i niech sobie tu siedzi, żeby mi nie przeszkadzał. I aha, Tunka. Tekowa. Co najlepsze. Tekowa Ahatinka. Czy tekowa, elementowa, tak? Elemental Ahatina. Produkuje element. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem ile. Ona chyba do 10 elementów może nafarmić. Tak mi się coś wydaje. I trzeba będzie zbierać z niej ten element. Bo chyba samemu nie farmi. Mam też itemki z moda. Itemki, kolektory, nianie i tak dalej. Już sobie to wystawiłem, bo zamierzam powoli właśnie już się zabierać za takie rzeczy. I co mam? Kolektor jajek, kolektor kryształów gaczy i kolektor odchodów. Mam nianie postawioną i mam do zamiast zamiast wykluwarni, to jest właśnie taki dodo, który będzie kluł jajka. I tak będę musiał postawić, żeby ten ostatni moment, bo on kluje tam do jednego punkta wykluwania jajka. A i tak będę musiał postawić wykluwarnię, bo bez tego no, nie będzie to działało tak jak trzeba. Bo końcówkę trzeba i tak samemu wykluć. No i co? Teraz żuczki. Żuczki właśnie się pojawiły w bazie. Zaczną już mi robić powoli. Zaczną mi już powoli robić nawóz. Zaczną mi robić nawóz. Tylko trzeba im włączyć jeszcze wędrowanie. Dalej, włącz wędrowanie. Masz kolego kolejny. O, braknie.
No mogłem jednak piomie oswoić, a myślałem, że ten kolektor będzie szybciej działał, że te linki będą szybciej wyporóżniały się. No ale okej, niechaj tak będzie na razie. Ja mu włączyłem wędrowanie, temu drugiemu chyba nie. Mychador, nie, wyłącz, miał włączone wędrowanie. Okej, tobie też już włączę wędrowanie na przyszłość. Chatinka już wędruje. Tu muszę zrobić właśnie do niego kible, żeby mi zaczął zbierać po achatynie cement. I muszę jeszcze iść oswoić jakieś dwie achatyny. Mam ciastka i tak się zastanawiam, gdzie jest lodówka tu. Zastanawiam się, czy iść oswajać achatynę, czy iść lepiej oswoić sobie kilka owiec. Chyba achatynę będę chciał iść zrobić, co? Tak sądzę. Nie widzę, że mi przestał się przepalać metal. Dlaczego? Przecież rzuciłem drewno. O, nie rozpaliłem, to nieźle. Okej. Ale polecimy sobie za Hatiną chyba. Spróbuję oswoić tyle, ile mi się uda. Nie wiem, ile one tych ciastek będą chciały zjeść. Tak szczerze powiedziawszy, level na Hatinie nie będzie ważny chyba wcale, z tego co wiem. Więc czym niższy poziom znajdę Ahatiny, tym lepiej dla mnie, bo mniej ciastek zje. Polecimy sobie na bagna za tą Ahatinką, tylko nie wziąłem strzałek. Jak się zastanawiam, czy pteranodonem to jest dobry pomysł, nie, polecę Argentom, bo tam na bagnach pewnie będzie chciało mnie coś zjeść. Mam taki rozpierdziel tutaj, naprawdę, no co ja przeniosłem. Jak się teraz przenosiłem, to no wszystko wrzuciłem do jednej skrzynki, także nie chciałbym się nawet tego układać, bo to też nie jest już docelowa baza, jaka będzie, tylko to jest na razie klatka taka, żeby nie stać, nie być tam na plaży. Bo na plaży jest kupmf, naprawdę denerwujące. Tu jest jaskinia w tym lodospadzie. Tu powinien być chyba metal, o ile dobrze pamiętam. Czy to nie jest ta jaskinia? Mogło mi się coś pomylić. Powalić, bo widzę, że jest zablokowany, więc tutaj nie ma nic chyba. Tak, tutaj nie ma nic, zdecydowanie. Tutaj jestem ja spadający do wody. Dobra, to chodź Argenta do mnie, wyleć stąd, proszę ja ciebie. Okej, to lecimy dalej. Zacznę sobie właśnie od początku, od tych kamiennych tam bagna, znaczy bagna, w sumie to będą przed bagna już się zaczynają i też bym chciał, nie wiem, ze dwie, ze trzy chatyny oswoić, mam nadzieję, że tych ciastek mi starczy, bo mam 10, też je znalazłem w jakimś zrzucie, o ile dobrze pamiętam, albo miałem właśnie z tego prezentu na nowy rok, jakoś tak, przyjemna rzecz, nie powiem. O, pojawiły się drzewa. Renderowanie. Także spoko. Zwalimy tą machatinkę. Zarzucę sobie już strzały te do usypiania. I mam nadzieję, że ona nie będzie potrzebowała narkotyku, bo nie wziąłem. No, taką nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej skoczę po narkotyk. Zostawię ją, żeby sobie wstała i uśpię ją drugi raz. I teraz tak, włączę sobie gammę troszeczkę wyższą. Są ogólnie perły, czyli też dobrze wiedzieć. Dimorphodon. Dobra, żabki, piomie, węże to na pewno. I znaleźć teraz Ahatinę. Znaleźć Ahatinę. Wydaje mi się, że ona może być tam dalej, gdzie nie ma tych drzew typu. Tu piranie są jakieś. Mamy Ahatinę. 194 poziom. 8 ciastek. No nie potrzebuję takiego wysokiego poziomu. Sorry, ziomuś. Miałbym tylko jedną na tych ciastkach, co mam teraz. Także odpuszczę sobie ten wysoki poziom i pójdę szukać dalej. Na niskim. Przelećmy się tędy. Po jakieś ruiny. Fajnie jest. O, tu jest Ahatina. 80 poziom, 4 ciastka. To szukamy jeszcze niższego, tak żeby 3 ciastka jedna chciała.
Bo mam 10, czyli mogę zrobić tak, żeby dać 3, 3 i 4 ewentualnie. To taką jedną mogę oswoić na 80, ale preferowałbym te niższe. Jednak. Fajne są ruiny, właśnie zacząłem mówić. Ogólnie na Ragnaroku. Fajnie jest to zbudowane. Podoba mi się naprawdę. Niby nie zacieszy oko, jak lecisz i nie spotykasz samych drzew, tylko tak jak tutaj właśnie teraz. Coś tu niby jest, a jednak nie ma nic. Fajny motyw. Dobra, chatinka. Gdzie jest ta chatinka? O, baryoniksy też tu są. Chatinka, 33 poziom. No i to mi odpowiada. Tylko muszę zrobić tak, najpierw kapro. Ty masz poziom nieduży, to dobrze. Gdzie on skoczył? To nieźle, odbił się gdzieś. Najgorsze jest to, że on mnie może złapać z tego Argenta. Ale wyleciał nie wiadomo gdzie. Umniejszało to na razie. Baryonyxa też się muszę pozbyć. Bo mi będzie przeszkadzał. Nie, zostaw go. O kurde, musiał go dziabnąć. No jestem na ziemi, a to nie jest dobre, bo ten kapro może tu przyjść z powrotem. Nie wiem, gdzie on poleciał, naprawdę. Patrzyłem na staminkę. Odnowimy staminkę, tego chyba trochę też sobie wyleczę. No i ile ty masz? Ty masz życia teraz bardzo mało, tak? Mam nadzieję, że mi tu nic nie przyjdzie. Dobra, ale ona szybko wstaje. To będą dosłownie dwa strzały z kuszy na torporze. Leczy się szybko, to jest dobre. Siądź na razie, nie lataj za mną, proszę. Może gdzieś jeszcze by druga tu była sowana jakaś. Tam jest krokodyl. Nie, to jest ten kapro, co go biłem. Zbagował się. Dobrze, nie chcę tam. Nie chcę tam siedzieć, mi nie przeszkadza. A Hatinka już wstała, ma pełne HP. Strzelmy do niej. No to nie będzie takie proste. No ale dobra, damy ją radę uśpić tak. Nie wiedziałem, że tak dużo demencia dostanie na początku. Czy będę potrzebował jeszcze? Nie będę potrzebował. Dobra, czyli tak, wrzućmy jej 3 ciastka na początek. Pytanie, czy ona. Dobra, będę potrzebował narkotyku. Chyba, nie wiem, nie jestem pewien. Zmarnuję jedno ciastko i spróbuję. Bo nie jestem pewny, ile ciastek ona będzie chciała zjeść, zanim. Ale Goody spada. Pytanie, czy szybciej od torporu, czy torpor szybciej. Przebiegnę się. Jeszcze, tak jak mówię, no zobaczę, czy gdzieś tu nie ma drugiej chatinki. Fajnie by było, jakby gdzieś blisko były. Jest druga. Na 73 poziomie. Ma też dużo torporu. No, to ta by mogła też siąść teoretycznie, bo na 4 ciastka. No i co? Czy ty zjesz to ciastko? Teoretycznie, jak będzie miała 100 torporu, to mogę jej zabrać to ciastko, bo wtedy wiem, że się nie oswoi. No weź, zjedz, proszę cię. One się bagują, czasami nie chcą jeść. Ile tu musisz mieć głodu, żeby zjeść jedno ciastko, co? Zjadłaś? Nie. A powiedz mi, czy ty nie masz przy sobie narkotyków?
Nie masz narkotyków. Dobra, no to jeszcze na hardcora możemy spróbować. No to są rzadkie kwiaty tylko. Na hardcora możemy. No Dilo się tu zrespił naprawdę. No i ten Capro jeszcze tu też jest. Dobra, Capro się pozbyłem. No do góry przeleć, że przez to. Chciałem to zrobić inaczej. No ja no nie je tych ciastek. Zjadła. Dopiero teraz to ja to. Kurde, jakby to były jakieś są. Może mi się uda zebrać narkoberisy, żeby ją tam dospać jeszcze troszkę. Sądzę, że to będzie teraz moment najlepszy. My chyba nie powinienem przez to stracić. Tylko tych narko, żeby mi się teraz zebrało troszkę. Chyba lag jest serwerowy. Dobra, puściło. Jeszcze chwilę mogę pozbierać. Lećmy do niej, żeby do mnie wstała. Wąż się zrespił teraz już. Jeszcze śpi. To dobrze. Proszę bardzo. Zobaczymy, ile to ci nabije w ogóle tego. Czy to warto? Chwilę tylko zbierałem. Ile ona musi mieć głodu? 200 jej spada. Ponad. Nie, jeszcze 200 nie ma. Zaraz zobaczymy, przekonamy się. 530. A na te jagody spoko. Mogę tak to łapać. Nie będę musiał wracać do bazy. W takim razie. Pora to jagody i nabił 20 jagód. O, zjadła jedno ciastko. Dobra, no to powinno być git. Do fulla mu nabiło. Okej. W takim razie teraz poczekaj tylko aż zje jeszcze jedno. Nie spojrzałem ile miała głodu, ale chyba coś koło 200 jedno ciasto. Czyli tak, oddaj mi teraz. Oddaj mi te ciasto, bo tobie jeszcze jedno będzie. Co? Jak umieścić jedzenie? Przecież masz jedzenie. No, ziomek. Ty mnie nie denerwuj. Myślałem, że się coś popsuło. Co, tam była ta druga Hatina jeszcze. To ja może ja pójdę, polecę do niej. Może jej walnę już strzałkę, bo ona tam miała dużo torporu nabite. Tego węża najpierw zabiję. Bo on tu już widzę, że on tam chyba chciał iść do mnie, tylko mu drzewa przeszkadzały. Dobra, gdzie ta druga była? To jesteś chyba ty. Tak, i ty sobie chodzisz. Dobra, dobij sobie na spokojnie to życie, bo ci się regeneruje, widzę. Cię zaraz pykniemy. Ty możesz iść na 4 ciastka w takim razie. Oj, nie trafiłem? Nie trafiłem, ale nie było hitboxa. Okej. Okay. Ta dostała o wiele mniej. Albo tam headshot chyba wszedł mi wtedy w tamtą Mahatinę. To mi się wydaje, no bo dlaczego tak dużo tamta dostała? A nie, sorry, bo ta ma więcej torporu i więcej HP.
No tak, chyba tak, chyba dlatego. Dobra, jeszcze jedną. Jest jeszcze jedną, okej. No i dobra, to ty się na razie wygładzaj. Ja lecę po tamtą. Oswojona. Bardzo fajnie. Mamy chatinkę. Dobra, a ja zrobię sobie chyba kolejne cięcie. Także złapę chatinki 3, wrócę sobie do bazy. I zobaczymy co dalej. Dobra, także jestem w bazie, mam 3 achatinki. Bardzo. Co ja zrobię? Czemu ja przy sobie sufity noszę? Okej. Mamy 3 achatinki, teraz włączyć im wędrowanie, żeby zaczęły produkować. Włączyłem? Włączyłem. Dobra, wszystkie trzymają włączone. Robi mi się zwierzyniec powoli. Metal się przepala. Dobra, będę musiał poczekać tak czy inaczej, żeby mi się metal przepalił. I co? I postawię sobie gdzieś. Myślę, że gdzieś tu sobie postawię przy tym bliżej wody greenhouse'a, żeby można było nawodnić to wszystko. Oprócz tego to chyba na razie nie będę nic więcej takiego robił, co by było wartego uwagi do nagrywania. Bo na razie i tak muszę czekać na metal. A ja zapraszam was na Twitcha, bo streamuję sobie cały czas, kiedy gram. Tam będzie widać po prostu co robię za każdym razem, cały postęp w pewnych momentach. Także możecie przyjść, pogadać ze mną, zapytać się jeśli coś trzeba więcej. I co? Łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczek dla przypomnienia. Niech się kanał rozwija. Dzięki za oglądanie i do następnego. Elo.